miniony weekend liceum imienia Oswalda Balcera w Zakopanem obchodziło stulecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano zjazd absolwentów oraz odsłonięto pamiątkowy pomnik. Szczególny pomnik to jest kamień z Morskiego Oka, który upamiętnia tą rocznicę powstania stulecia szkoły. Nie ukrywam, że jest to taki mój osobisty też pomysł i cieszę się, że udało się go zrealizować. Upamiętnia powstanie szkoły, ale też naszego patrona Oswalda Balcera, który, jak wiemy, związany był blisko z Morskim Okiem. Kilkoro z absolwentów zgodziło się przed kamerą opowiedzieć o wspomnieniach sprzed lat. O tym budynku nawet nikt nie myślał wtedy, jak chodziłem do liceum tutaj zakopiańskiego, dlatego że jeszcze była ta stara Liliana po drugiej stronie Potoku Bystrego. I to była nasza szkoła, którą pamiętamy, ta drewniana, taka słynna Liliana, która się spaliła w latach 80. Akurat w maturalnej klasie to mieliśmy klasę na samej górze i czasem się zdarzało, że wychodziłem sobie nawet przez okno na dach, jak było słoneczko w zimie, trochę się poopalałem i wchodziłem do klasy po tym dalszą część lekcji. A z profesorów już moich nikt nie żyje, po prostu wszyscy już zmarli. No wiadomo, jeżeli ja mam 78,5 roku, no to moi profesorowie by musieli mieć ponad 100 i już nikt tych lat tego stulecia nie dożył. Pamiętam, żeśmy sport uprawiali głównie, to była taka lekkoatletyka, to była siatkówka, no i oczywiście były różne takie, czasem jak to mówiliśmy wtedy, draki się robiło w szkole, czyli po prostu jakieś takie kawały, które się przytrafiały każdemu. No mnie się też tam kilka przytrafiło. Powiem o profesorze Berychu, który był moim nauczycielem języka polskiego, który kiedyś dał nam wypracowanie, żebyśmy napisali. Ja się jakoś do tego nie przyłożyłem. No i kiedy kazał mi odczytać po tym na lekcji, zacząłem czytać, a on mówi rajwa, rajwa. Także się nie przygotował do tego wypracowania. Napisałeś to bez przekonania. A ja mu na to powiedziałem, a pan profesor to, co mówi, też nie zawsze mówi z przekonaniem. A trzeba pamiętać, że były to lata 50. stalinowskie lata. W klasie zapanowała cisza. Na przerwie kazali mi pójść profesora przeprosić, przeprosiłem, uścisnął mi dłoń, uśmiechnął się i na tym się skończyło. Ja cały czas uczyłem się w Lilianie, przenosiliśmy tą szkołę tutaj. To była pierwsza matura w tej szkole. No, taki nastrój świeżej farby, matura pierwsza w sali gimnastycznej pisana, lepcząc z długimi włosami, który później musiał iść do fryzjera jeszcze przed maturą, matura opóźniona z tego względu. No, wiele, wiele miłości tutaj wzajemnych z koleżankami. No, wspaniała młodość i wspaniałe czasy. Tak wszyscy to wspominamy i myślę, że tutaj jak się spotykam dzisiaj z przyjaciółmi z tych lat, to wszyscy wspominają właśnie młodość. Oglądaliśmy dziennik przed chwilą. No, nie wiedziałem, że byłem taki kiepski z chemii u Świądera. No, miałem same dwójki niestety, ale zawsze na koniec była trójka. Chyba tylko z tego powodu, że organizowałem mu apelem i robiłem podkłady muzyczne pod jego wypowiedzi i wspomnienia tam historyczne. I tak jakoś dogadywaliśmy się. Natomiast z chemii, tak prawdę mówiąc, do dzisiaj nie bardzo wiem, na czym to ta chemia polega i tak mi już zostało. Najciekawsze zabawne to były przenosiny. No, przenosiliśmy gabinet biologiczny, przenosiliśmy wszystkie wypchane rzeczy, ptaki nie tylko. Przenosiliśmy takiego szkielet kościotrupa. No, niebywałe wspomnienia z tego czasu. Tutaj rozsypał nam się tutaj to był taki mostek zamiast dzisiejszej ulicy Gimnazjalnej. Był wąski mostek, tam nie mogliśmy się pomieścić z tym szkieletonem na tym mostku. No, całe historie z tymi przenosinami tutaj były. To raz, a dwa, no, pamiętam, że to był czas pierwszej takiej i chyba jedynej w tym czasie w liceum orkiestry symfonicznej, którą prowadził profesor Geiger. Orkiestra charakteryzowała się tym, że było najwięcej smyków i dziewczyn na fletach, bo taki był akurat układ, że tyle młodzieży się na tych instrumentach uczyło w tej szkole. Ja grałem na saksofonie partię fagotu, bo nie było fagotu oczywiście, ale orkiestra była. No, 20-osobowa orkiestra symfoniczna w liceum ogólnym imienia Balcera. Od matury, od 1954 roku spotykamy się co 5 lat, spotykaliśmy się co 5 lat na 3-dniowe zjazdy. W programie zawsze była szkoła, cmentarz, spotkanie przy ognisku, w restauracji. Do 50-lecia spotykaliśmy się co 5 lat, jako jedyna klasa podobno w ogólniaku. Starą drewnianą szkołę, gdzie goniło się po piętrach, po korytarzach i profesorstwo stare też bardzo fajne było, bardzo fajna atmosfera była w szkole.
Wszyscy, przynajmniej z klasy naszej, bardzo mile wspominamy te czasy. Można powiedzieć teraz oficjalnie coś takiego, śmierć Stalina. Dlatego, że wtedy zostaliśmy spędzeni do auli starej drewnianej, uroczyste stało radio, telewizji wtedy jeszcze nie było, internetu naturalnie też nie było, natomiast stało radio i pani Boberowa właśnie stała obok radia i była transmisja śmierci Stalina. I wtedy ktoś niechcący pociągnął nosem, tak wyglądało trochę, to ja by się chciał śmiać, ja w ten sposób mniej więcej. Ja przekonany, że ktoś się dusi ze śmiechu, że na taki odruchu zacząłem się śmiać. Cała sala buchnęła śmiechem. Afera z tego wyszła straszna. Po wyjściu z tej akademii okazało się, że na ścianach, na tych brusach drewnianych właśnie szkoły kredą były napisane różne takie antypaństwowe napisy, prezagentami AUB i tak dalej, takie tego typu. Całe dochodzenie na ubecji było i tak dalej. Wtedy między innymi ja uczestniczyłem w tym też. Znaczy uczestniczyłem w przesłuchaniach, bo byłem całe życie jako podejrzany, niebezpieczny nawet. Jak mnie ubecy ocenili, zgodnie z papierami z IPN-u, które dostałem, uzyskałem jako odtajnione. Polski, za Twoim przewodem.